oliwa, panie Tomku. No, zawsze myślałem, że będę miał kombajnistę, ale kurde, że najlepszego celebrytę Kazimierza to nie. Kombaj, że trzeba oczyścić odstojnie i filtry, bo z obrotów mi schodzi już. Przytrzymywałem, żeby złapał obroty. No ale jakoś wiesz. Brakło czasu, nie? No brakło czasu. Panie Kazimierzu, jak się kombaj spisuje? Pierwsze koszenie nie, no kombaj jest o miodzio, nie? Tylko kurczę, ma trzeba dopieścić trochę, nie? Tak, filtry, nie filtry, paliwa, tak to nie bez zarzutów jest. No, chodzi to, pięknie i tak dalej. W pole dopiero widać, co no jest, tak, tak jest, tak jest. Nie? Oczywiście. A teraz wiadomo, co jest, to weźmiesz, wyczyścisz filtry. Mamy go do testów, nie? Tak jest. Jak u pana przeszedł test? Pozytywnie, negatywnie, jak pan ocenia? U mnie to przyszedł pozytywnie, nie? Pozytywnie. Tak jest. No, trochę zboże było tylko brudne. A przepraszam cię bardzo, zboże popatrz jak pięknie jak tu jest, a tam no trochę ziela, no niestety trzeba się liczyć z tym, nie? Że to wypierdzieli, do zbiornika wyjdzie i tak to dalej. To pójdzie do swoich kurt, tak, nie tak, to nie jest problem, ale tak poza tym to można powiedzieć, że dobrze się spisał. I dobrze wykoszone jest i tak miałem dalej. Miałem nim kosić, ale mówię tak. Pan go odkrył w pajęczynach, pierwszy go tam wynalazł. Mówię, a co pan... ty miałeś kosić? No, to pan Kazimierz go pierwszy testuje, no to jak, ja nie mogę się wcinać, nie? Nie, no to kurde, wiesz, słuchaj, no jak zadzwonił, no to jak mam nie pomóc koledze? No słuchaj, no wszystko wszystkim, ale no. Choćby nawet, no, choć pomóc trochę, nie? Ja nie mówię, że... Sam bym się nie wyrobił, bo no ja musiałem tak. Ciągnikiem... To co, ciągnikiem jechać, to siądź... Przyczepiać, tu tak, drugą tak, przyczepę tak, przyciągnąć, tak. Ktoś tu musiał zrobić. Pan nie wie, gdzie tam przyczepa stoi. Tak jest. A na maszynę pan siądzie, powiemy, Kazimierz, koś pan tutaj. Kazimierz wyjdzie, złapie kłos, zęby, dobra, nadaje się. Kosimy. Kosimy. Panie Kazimierzu, to pierwsze koszenie w tym roku? No ja w tym roku pierwszy raz koszę tutaj, nie, bo... My to ruszamy jak będzie pogoda, poniedzielę, nie? Ale jęczmień to pierwszy raz koszę tutaj, w tym roku. A w tym? W tym roku, nie? W tamtym roku kosiliśmy, to się zawijało to wszystko. No na, tak, na nie, ślimaku. Tu pięknie szło. Ja nie powiem, że tam, że ani nawet mi nie tego, nie? Także nie ma zarzutów. Bardzo ładnie, bardzo się spisuje. Tak, na ten rok, no to mam nadzieję, że będzie kosił. No. Tylko smarowanie tamtego. Te filtry przeczyścić. No i to i kosę. Kupić po testach. Po testach można kupić. Tak kombaj. Jest, a po testach go wezmę. No, główka jest. No. Główka? A tu kontra, tu tam wiesz. Główka jest luźna, gumka jest pęknięta, tak jest. A jak pęknięta tak jest gumka, to od razu brud wejdzie i szlakiem trafia. Końcówkę wymienić, tą krótką.
Bo, ta jest bo tu jeszcze w ślimaku są palce do wy... te, ta, te tulejki od palców. Są wywalone. Tak, tak. Bo tu trochę hałasuje. Chodziło o to, żeby jak najszybciej go doszykować, jakąś tam próbę z nim zrobić. To oczywiście, no próba jest zrobiona. Klepiko no, wymieniliśmy. Pozytywnie no, zdał, także no. Nie ma tam różne takie o. Bo tu są te, jak są żyletki poszczerbione, to coś przeszkadza, czy nie? Nic nie przeszkadza. No, tak, nie? Nie przeszkadza, że są poszczerbione. Jak jest wyregulowana kosa. Jak jest kosa wyregulowana, no, tu żyletka. Tu jest za duży luz, ona, trzeba ją regulować. Zabrać tutaj trzeba podłożyć na ślizgi. Podkładki. Nie, tu podkładki się wyrzuca. Tak. Odjąć, trzeba odjąć. No. Tu odjąć dokręcić, bo jest za luźny. Odjąć. Za luźny. Odjąć, tak. A tak po jednej podkładce wyjąć, dokręcić. Będzie chodzić. Także, no, wiadomo co go boli, wiadomo co trzeba zrobić, dopracować, także problem nie ma. No, a poza tym, dla mnie... To spisaliśmy się, doszykowaliśmy go to tak, próba jako zrobiona, taką, spisaliśmy się dobrze, okej, wykoszone i co tam, zboże tak. Na przyczepę. Lufa złożona, już, można zjechać. Tak, tak, możesz już ora dzisiaj. Dobra, rzepak będziemy jechać. Tak jest, no. Jedziemy spokojnie. Jedziemy. No tak, jak się pali, to co to jest? Jak ta? Ręczny. Co? Hamulec ręczny. Pojechał do brata po przyczepę, nie? A.